Wspomnienie wydarzeń II wojny światowej powraca w powieściach Kate Quinn, autorki, która zdążyła nas już zachwycić powieścią Sieć Alice, a teraz znów zabiera nas do przeszłości, by opowiadać niezwykłą historię Łowczyni. Zobaczcie zresztą sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny i spokojny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Łowczyni pióra Kate Quinn to wielkobukowy patronat od wydawnictwa Mando i przejmująca opowieść o konsekwencjach II wojny światowej, o wielkich zbrodniach, ale także o wielkiej zemście. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ukazuje postacie i takich bohaterów, o których nie wspomina się w popularnych podręcznikach historii. I tym razem jest to historia nazistowskiej zbrodniarki, która ucieka przed sprawiedliwością oraz ludzi, którzy ją ścigają. Młodziutka Jordan Bright od zawsze marzyła o tym, by zostać fotografem. Chwytać w kadry mijające chwile, a także twarze napotkanych po drodze ludzi. To właśnie w ciemni swojego domu dostrzega na jednym ze zdjęć coś, co od razu przyciąga jej uwagę i daje do myślenia. Nowa przyjaciółka ojca, doświadczona przez życie niejaka Annelise Weber, w ujęciu Jordan ma w sobie coś zatrważającego. Jakąś taką okrutną siłę, którą ukrywa pod pozorami delikatności i bezbronności. Kim jest ta tajemnicza kobieta, którą razem z ojcem wpuścili do jej domu i zaprosili do wspólnego życia? Jakie sekrety kryje jej pełna niedopowiedzeń przeszłość? I wreszcie, co wydarzyło się tamtej ciemnej, koszmarnej nocy nad jeziorem Rusałka w Polsce? Prawdziwa historia ma to do siebie, że często wymyka się sprawiedliwości, a ci prawdziwi zbrodniarze pozostają nieuchwytnymi pomimo wieloletnich poszukiwań i śledztw. Często też samo zdemaskowanie sprawcy, odkrycie jego kryjówki, a potem przebieg kolejnych procesów odbiegają od naszych wyobrażeń. Kara często również nie dosięga tego, czego byśmy oczekiwali. U Kate Quinn jednak sprawiedliwość, chociażby na potrzeby tej fikcyjnej fabuły właśnie, odnajduje swoją ścieżkę w najbardziej widowiskowy sposób. Autorka co prawda zaznacza w posłowiu, że zarówno tytułowa łowczyni, jak i inne postacie, które poznajemy w powieści, są wytworami jej wyobraźni. Jednak to wymysł wyobraźni inspirowany często prawdziwą historią i faktami historycznymi właśnie. Często łączyła historię kilku osób w konstrukt czysto fikcyjny, podkręcony, właśnie po to, by bardziej przyciągnąć czytelników. Z przerażeniem jednak odkrywamy i zdajemy sobie sprawę z tego, że kobiety takie jak tytułowa łowczyni istniały naprawdę. Co więcej, często popełniały zbrodnie o wiele bardziej nieprawdopodobne, o wiele bardziej okrutne niż jakakolwiek fikcja. Z tą rzeczywistą potwornością nic nie może się równać. Ile z nich udało się wytropić i osądzić, a ile z nich udało się uciec i znaleźć schronienie pośród nieświadomych ich prawdziwej natury osób? Wątpię, słuchajcie, czy na to pytanie naprawdę chcielibyśmy poznać odpowiedź. Tym bardziej, że historia boleśnie to pytanie zweryfikowała. Podziwiam, słuchajcie, Kate Quinn za umiejętność splatania ze sobą losów kobiet niezwykłych, nietuzinkowych, często moralnie dwuznacznych, tak dobrych, jak i złych. Bardzo płynnie łączy elementy prawdy z wytworami własnej wyobraźni w taki sposób, że czytelnik do samego końca i tych wyjaśnień stricte historycznych w posłowie nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, co było tutaj wymysłem autorki. A wisienką na torcie są tutaj elementy symboliczne. Tym razem motywem wspólnym były mitologiczne panny z jeziora, rusałki czy demoniczne selki, których imiona przeplatają się właśnie w fabule, nadając im dodatkowego znaczenia, no i wodząc tych niewinnych na pokuszenie. Opowieść o łowczyni jest poruszająca i przerażająca jednocześnie, a co najważniejsze, czyta się niemal sama, jeśli wiecie, co mam na myśli. Dla mnie w ogóle okazała się lekturą o wiele bardziej fascynującą niż sama Sieć Alice. Jeszcze bardziej wciągającą w tę zatrważającą opowieść o tajemnicach, o wielkich zbrodniach i o poświęceniu w imię sprawiedliwości. Czuję, kochani, że i wy wpadniecie w szpony łowczyni i zanurzycie się z prawdziwą przyjemnością w tę pełną okrucieństwa, ale także i dobra opowieść.
Ucieszycie się zapewne, mam dla Was dwa egzemplarze Łowczyni do wygrania. Słuchajcie, w komentarzach pod filmem napiszcie mi, która powieść historyczna jest Waszą ulubioną i dlaczego. Do wygrania są aż dwa egzemplarze książki. Konkurs trwa do końca stycznia, ja na dniach wtedy wybiorę dwoje zwycięzców. Zwycięzcy zostaną powiadomieni osobną wiadomością, a wyniki konkursu pojawią się pod tym filmikiem. Co to, kochani, jest za historia? Sieć Alice była świetna, ale Łowczyni jest o niebo bardziej porywająca, przynajmniej w moim odczuciu. To jest naprawdę bardzo mocna historia, być może właśnie ze względu na tematykę. Nazistowska zbrodniarka, uciekająca przed sprawiedliwością i to, do czego gotowa jest się posunąć, by chronić swoją tożsamość i swoją przeszłość. No, to jest, kochani, mocny temat. Słuchajcie, po więcej zaglądajcie również na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa. Kochani, jeśli jeszcze tutaj jesteście, to koniecznie zaglądajcie do prezentownika. Czeka na Was ponad 90 książek na prezent, nie tylko pod choinkę, nie tylko dla Waszych bliskich, ale także i dla Was i na każdą różną okazję. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki i książkowy. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!